Wiadomość z ostatniej chwili. Na Grodzkiej poszli na noże. W znanej restauracji La Calma szef kuchni Patryk Wróblewski i właściciel Waldemar Kaniewski nie mogą dojść do porozumienia, który z nich lepiej gotuje. Witamy Państwa serdecznie z restauracji La Calma przy ulicy Grodzkiej 12. Szef kontra szef, odsłona 6. Tak jest. Dzisiaj już 6. Cały luty toczyła się wielka rywalizacja między szefem kuchni Patrykiem Wróblewskim, a szefem restauracji Waldemarem Kaniewskim. Ogłaszamy wyniki przede wszystkim rywalizacji z zeszłego tygodnia. Poliki wieprzowe kontra poliki wołowe. Trochę eksperyment. Udany? Udany. No muszę powiedzieć, że naprawdę tak, żeśmy w zeszłym tygodniu byli zgodni co do tego, że jedno i drugie danie jest dobre. Wygrało po prostu więcej to polskie, czyli grzyby, chrzan, tak? Wieprzowina wygrała. Jednak z wołowiną ludzie sobie niezbyt poradzili. Choć naprawdę muszę powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się tego, że aż będzie tylu zwolenników na te policzki, no bo sama nazwa, no tak żeśmy mówili wcześniej. Tak, ale najważniejsze, że nazwa nie odstraszyła i ludzie przyszli, zjedli, smakowało, ale oby tak dalej. Ludzie się przyznawali, że pierwszy raz w życiu spróbują z pewną taką nieśmiałością, obawą. Z faktycznym takim stwierdzeniem, że nigdy by tego nie zjedli, no jest ta szansa zjeść, spróbować, tak w domu tego nie robią, przyszli, zjedli, spróbowali, smakowało. Oceny, żeśmy sprawdzali dziś, jakie żeśmy dostali, no to wszystko kształtowało się rewelacyjne, bardzo dobre. Czyli znaczy, no część było tam jakichś dobrych, tak, ale w większości było rewelacyjne, bardzo dobre. To znaczy, że ci ludzie, którzy pierwszy raz to jedli, tak, po prostu im to zasmakowało. Jest to danie, które prawdopodobnie znajdzie się dzięki Państwu w naszej karcie. Tak, konsystencja mięsa nie odstraszyła ludzi, jednak nie jest to konsystencja taka jak ozur, że jest mocno zwarta i twarda, tylko delikatne mięso przekonało ludzi. No i świetnie doprawione, bo rzeczywiście te dodatki robiły także ten tak zwany mecz, jednak wieprzowe, jednak Patryka. Jednak wieprzowe, no z przewagą 60-40 i naprawdę szło to, no było to bardzo wyrównane spotkanie między tymi dwoma policzkami, bym tak powiedział, bo w większości mamy remisy. I tu po prostu zadecydowało kilka osób, że Patryk wygrał. Szef Kaniewski łyka gorycz porażki, bo punktacja jest jaka jest. No cóż, no ja się poddawać nie będę, tak? Wzywam tutaj Patryka do kolejnego boju, walki, bo... Szef Wróblewski skacze z radości, bo tu coś stoi przed nami. Tak, butelka wina. I to powiem, że no, zawsze już... Znaczy ja się cieszę, że mogę ją wręczyć Patrykowi, tak? I że wygrał to faktycznie... Bo się podzieli. Mam nadzieję. Rywalizacja była... Zacięta? Zacięta i uczciwa, tak? Nikomu tam jakiś nie robił na złość. Mieliśmy wielokrotne wspólne zdanie, także ja myślę, że w następnym miesiącu te role się odwrócą. To proszę oficjalnie wręczyć butelkę wina. Także Patryk, gratuluję Ci zwycięstwa w tym pierwszym rozdaniu. Dziękuję bardzo. No i liczę na to, że skosztujemy go wspólnie. Albo że wróci za miesiąc. Albo że wróci będzie za miesiąc. Wypite, to już kolejna butelka. Będzie wypite, czy pójdzie do potrawy jakieś? Nie, zdecydowanie wypite. Okej. Okay. I jeszcze nam został jeden słodki bardzo obowiązek, czyli wyróżnienie jednej osoby spośród tych, które wzięły udział w rywalizacji, głosowały. Losujemy. Zwycięzca losuje. Tak, proszę bardzo. Ja losuję. Tym razem wygrała pani Izabela Lejczak. Pani Izabelo, w takim razie zapraszamy do restauracji La Calma na Grodzką 12. W najbliższym tygodniu najlepiej przyjść, bo zaraz powiemy o tym, co w najbliższym tygodniu. A od dziś, proszę Państwa, do czwartku zaczynamy rywalizację marcową i będzie już bardzo wiosennie, czy będzie jeszcze tak zimowo? Myślę, że będzie bardzo polsko, choć trochę innej wersji.
będą kluchy na łachu, pyzy, zwał jak zwał, z bardzo smacznymi dodatkami. No właśnie, nie zwał jak zwał. Pozwolę sobie nie zgodzić się z Patrykiem Wróblewskim, ponieważ w Polsce mamy dość wyraźne rozgraniczenie. Tak, oczywiście. Pyzy, a pyzy. Tak, pyzy. Mówimy o pyzach takich wielkopolskich, wschód, czyli kluska, tak, kluskach drożdżowych. Na wschód od Krosny pyza to jest ziemniaczana rzecz. U nas na zachód od Krosny to jest drożdżowa. Tak, klucha drożdżowa na parze, zrobiona w inny sposób, taki bardzo nowatorski i no jest to danie, które no naprawdę, to jest, jeżeli mówimy o smakach takich z dzieciństwa, to tu żeśmy, ja ze swojej strony dołożyłem jeszcze trochę innych smaków, takich bardziej fast foodowych, sosy, takie inne no sprawy. Bo ona w ogóle nie wygląda jak klucha na łachu, czyli bo taka tak, kulka. Tak, bo tak znaczy, wygląda. Jest to samo ciasto, tylko chcieliśmy po prostu to nafaszerować w inny sposób. To wygląda jak było chlebek pita znany z kebabowni. Ale w smaku tego nie przypomina, to teraz, jest zupełnie coś innego. Teraz to żeśmy trochę tutaj pojechali. To ma po prostu tylko inną formę, ale smakuje bardzo, bardzo podobnie. Jest to na pewno polskie. Wielkopolskie. W moim wydaniu na pewno wielkopolskie. No szefa właśnie, na pewno nie. No w ogóle nie jest polskie. Pulled pork nie jest polski. Ale się rozpalili teraz, panowie. Po kolei. Po pierwsze, państwo zobaczą to w portalu LKPL, jak to wygląda, bo to trzeba teraz pokazać, że ta klucha jest taka złożona i w środek jest włożone nadzienie. Tak, farsz. To wygląda trochę jak hamburger, ale naprawdę to w smaku ani trochę nie przypomina hamburgera. Pita to się obrazili, a teraz mówią o hamburgerze. Dobrze, Patryk Wróblewski, szef kuchni i jego klucha jest następująca. Moja klucha jest faszerowana czymś stricte polskim, czyli gęsią. Jedno z najlepszych mięs na polskich stołach, drobiowe, ale czerwone mięso, długo duszone, z jabłkami, z majerankiem. Do tego podana jest konfitura z cebuli. W tej konfiturze jest jedyna rzecz, która nie jest z Polski, czyli wino, ale miód jest wielkopolski. Nie mogłem się powstrzymać, moja koza mówiła, że muszę dodać koziego sera, więc jest po raz kolejny kozi ser do tego. W związku z tym, że Patryk ma całe zwierzynie, jest gęsi, ma kozy, ma tak konie za chwilę będzie miał, ja jeszcze nie wiem, co jeszcze będzie miał, dodał tą kozę, no i jak... I to przesądzi o zwycięstwie. No właśnie, jestem poprzednio koza Hela przegrała ze mną, tak, i mam nadzieję, że czym częściej będzie stosował tą Helę, tym, to znaczy te wyroby od tej kozy, tym częściej ja będę wygrywał. Myślę, że zaproszę Helę tutaj, ona będzie sama to podawała gościa. Ja myślę, że Hela w restauracji to jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że nagrodą za rywalizację powinna być dojenie Heli. Być może tak. Jeżeli chodzi o moją pyzę, jest to szarpana wieprzowina, nie będę tego nazywał po angielsku, bo zrobione to jest w naszej restauracji. Ale jest nazwa angielska, jak państwo chcą się dowiedzieć, co to jest, to się nazywa pulled pork, jest chyba z amerykańskiej kuchni. Dokładnie, tak, jest tutaj papryczka chili, są orzechy ziemne prażone, jest mój sos taki specjalny, który do tej pyzy zrobiłem, jest rukola, jest cebula marynowana. Także no, smak całkowicie. Szefie, sos specjalny, co to znaczy? Sos specjalny to znaczy, że... Tajemnica ścisła moja. Nawet Patryk nie wie, jak ja go robię. I kozy tam nie ma. Na pewno tam jest majonez. Nie ma majonezu. Nie ma żadnego majonezu. Smakuje to jak majonez, ale obiecuję, że tam majonezu nie ma. Sera koziego też nie ma, także przewaga... To jest minus. To przewaga jest po mojej stronie. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, żeby dodać do tego sela emigrane, ale w związku z tym, że Patryk dał kozi, no to ja czyli z sera, ten jest serem, ten jest bez ten jest sera? Ten jest bez sera, tak. Podawane jest to na ciepło, tak, także... Czemu pulled pork wygra? Jest lepszy. I bez kozy. Czemu gęś wygra? No, bo jest Polska jest kozą. Gęś z kozy. Tak? Gęś z kozy. Jak zwał, tak zwał, ale ja myślę, że tutaj w tym wydaniu racje będą po mojej stronie. To są całkiem spore, proszę państwa, porcje. Tak jak mówię, dwie na jednym talerzu, kiedy państwo zamówią to specjalne menu konkursowe, turniejowe, od dzisiaj do czwartku. No i cena, jak zawsze, przystępna, konkursowa. 20, tak jest, 25 zł za porcję. No więc zapraszamy państwa bardzo serdecznie do restauracji La Calma na ulicę Grodzką 12 w tym tygodniu do czwartku. Bardzo polsko, bardzo wielkopolsko, klucha na łachu z nadzieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Niech szef tego tak długo nie smaży. Ile można? To ma być smażone, Patryk, nie, smażone. Nie, musi być duszone, będzie delikatniejsze, musi być fit. Sprawdź sam, kto jest lepszy. Szef kuchni czy szef restauracji. Przyjdź do La Calmy na Grodzką 12. Szef czy szef? Więcej szczegółów i galeria zdjęć na lk.pl.